Kierowca wjechał w grupę izraelskich policjantów. Wielu rannych Izrael, co najmniej 6 policjantów rannych w ataku we wschodniej Jerozolimie. Nieznany napastnik wjechał w niedzielę w grupę izraelskich funkcjonariuszy we wschodniej Jerozolimie, raniąc co najmniej 6 z nich, podały izraelskie media. Do zdarzenia doszło na osiedlu Ash-Sheikh Jarrah, które było jednym z punktów zapalnych obecnego konfliktu. Według gazety Jerusalem Post, kierowca pojazdu został szybko postrzelony i zneutralizowany przez policjanta. Służby medyczne podały, że obrażenia odniosło łącznie 6 osób, lecz wszystkie były przytomne. Od początku weekendu w wielu miastach Izraela dochodzi do walk między Żydami i Arabami. Jak podają media, było ich tyle, że policja nie nadąża z odpowiedzią na wszystkie zgłoszenia. Izraelska służba bezpieczeństwa Shin Bet poinformowała w niedzielę, że zatrzymanych zostało kilkadziesiąt osób oskarżonych o ataki na obywateli Izraela, nie wspominając o narodowości zatrzymanych.